Nimrod, prawnuk Noego, wnuk Hama, syn Kusza, pierwszy monarcha w popotopowej historii, założył najstarsze miasto świata, Babilon. W dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju czytam wersety 8 i 10. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi, a zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Opis założenia Babilonu odnajdujemy w jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju od wersetu pierwszego po dziewiąty. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili i mówili jeden do drugiego nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu i używali cegły zamiast kamienia a smoły zamiast zaprawy potem rzekli nuże zbudujmy sobie miasto i wieżę której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi wtedy stąpił pan aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Według chronologii Starego Testamentu w końcu potopu około 2303 roku przed naszą erą Arka osiadła w okolicach Araratu, wulkanu wysokości 5137 metrów nad poziomem morza we wschodniej Turcji. Tamtejsze warunki egzystencji nie były łatwe, więc potomkowie Noego wyruszyli i osiedlili się w Synear, w południowej Mezopotamii. Tam znaleźli dobre warunki do rozwoju i życia, ciepły klimat i obfitość wody. Nimrod przejął władzę i przystąpił do budowy miasta, a w nim okazałej wierzy. Bóg pokrzyżował plany Nimroda. Pomieszanie języków spowodowało rozproszenie ludzi. Dlaczego Bóg interweniował? Bóg nakazał potomkom Noego rozproszyć się i zaludnić ziemię, zapewnił, że potop się nie powtórzy. Nimrod przeciwstawił się Bogu, okazując niedowiarstwo. Zabezpieczając się przed ewentualnym potopem, zainicjował budowę wieży, której szczyt sięgałby aż do nieba, aby nie dopuścić do rozproszenia się poddanych. Utworzył monarchię skonsolidowaną wokół budowy stolicy państwa, proponując: Uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Józef Flawiusz, dziejopisarz żydowski na dworze rzymskim w drugiej połowie I wieku, przedstawia tę kwestię następująco w swoim dziele pod tytułem Dawne dzieje Izraela. To pyszne lekceważenie Boga rozjudził w nich Nimrod, wnuk Hama, syna Noego, zuchwały mąż o krzepkich rękach. On właśnie przekonywał ich, by szczęście, którego zażywają, uważali nie za dar Boga, ale za zdobycz swojej własnej dzielności – i stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny. Sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już przeciw niemu poradzić. I pomścić nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom Nimroda, uległość wobec Boga, uważając za niewolę. Biblia podaje, że miasto Nimroda nazwano Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Pierwotna nazwa Babel. Pochodzi od babilońskiego słowa babala, rozpraszać, zanikać. Późniejsi mieszkańcy miasta przekształcili ją na Babilon, to znaczy boskie wrota, boska brama, brama lub wrota Boga. Od zlepku dwóch słów bab, brama i ilu, Bóg. Flawiusz podaje, miejsce... W którym zbudował wieżę, zwane jest teraz Babilon, z powodu pomieszania mowy, niegdyś zrozumiałej dla wszystkich. Po hebrajsku bowiem Babel znaczy pomieszanie. Według relacji Biblii Nimrod był wnukiem Hama i prawnukiem Noego. Do założenia Babilonu doszło więc niedługo po potopie, bo w trzecim pokoleniu po Noem. Według chronologii Starego Testamentu podział ludzkości spowodowany pomieszaniem mowy podczas budowy wieży nastąpił w czasie narodzin Pelega, syna Hebera, przodka Hebrajczyków. Popatrzmy na dziesiąty rozdział i werset 25, który brzmi następująco. A Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan. Peleg urodził się 101 lat po potopie, około 2202 roku przed naszą erą. Imię Peleg znaczy podział, dzielenie. Rozumiemy więc, że Heber nadał synowi imię. Upamiętniające pomieszanie języków podczas budowy wieży. Babilon powstał wskutek buntu przeciwko Bogu w końcu XXIII wieku przed naszą erą. Mimo porażki Nimroda, Babilon pozostał najsłynniejszym miastem starożytności. Bez względu na to, kto panował nad biblijnym wschodem Babilon. Pozostawał politycznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym centrum Mezopotamii. Witam na YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli na ekranie widzicie dzwoneczek, kliknijcie nań, by być powiadomionymi o naszych kolejnych filmach. Obok macie słowo subskrybuj. Kliknijcie na nie. Jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego programy za wartościowe, prosimy o wsparcie naszej działalności. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Dziękujemy tym, którzy nas wsparli. Możecie być pewni, że Wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup nowego sprzętu, podniesienie poziomu naszych nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie dane na ten temat znajdziecie w opisie programu. Jeśli możecie jeszcze coś dobrego uczynić, to rozsyłajcie nasze materiały, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Pomożecie nam w ten sposób docierać do coraz szerszej publiczności. Pozostawiajcie komentarze pod naszymi filmami i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby spotkać się z nami i porozmawiać, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy program się spodobał, łapka do góry. Najświetniejszy rozkwit Babilonu przypadł na okres panowania Nebukadnezara, od 605 do 562 roku przed naszą erą. Babilon stał się mocarstwem. Prorok Izajarz. Nazwał Babilon perłą królestw i złotym kubkiem. Jeremiasz określił Babilon młotem całej ziemi. Daniel pisał o nim jako złotej głowie. Po śmierci Nebukadnesara, królem Babilonu został jego syn Ewil-Merodach. Obejmując tron, ułaskawił Jojachina który od drugiego zdobycia Jerozolimy przez jego ojca w 598 roku przebywał w więzieniu 37 lat. Tutaj chciałbym odczytać fragment Księgi Proroka Jeremiasza, 52 rozdział. Lecz w 37 roku od uprowadzenia Joachina, króla judzkiego, w dwunastym miesiącu, dwudziestego piątego dnia tego miesiąca, Ewil Merodach, król babiloński, w roku wstąpienia na tron, ułaskawił Joachina, króla ludzkiego i uwolnił go z więzienia. I rozmawiał z nim życzliwie i przyznał mu tron wyższy niż trony królów, którzy byli u niego w Babilonie, a Joachin... Zmienił swoje szaty więzienne i jadał stale przy stole królewskim, po wszystkie dni swojego życia. A król babiloński zapewnił mu na stałe utrzymanie, na każdy dzień, aż do dnia jego śmierci, po wszystkie dni jego życia. Przekaz biblijny potwierdza archeologia. W ruinach Babilonu. Odnaleziono tabliczkę klinową, na której zapisano, że Ewil Merodach ustalił przydział żywności dla Joachina. Jej treść brzmi następująco: Dla Joachina, króla kraju Jahudu, dla pięciu synów króla kraju Jahudu i dla ośmiu yahudejczyków, każdemu pół sila pszenicy. Po dwóch latach panowania, w 560 roku przed naszą erą, Ewil Merodacha zamordowano w spisku pałacowym. Tron objął Nergal Sar Esser, który wybił się w wojnach Nebukadnezara. Był jednym z najważniejszych dowódców armii babilońskiej podczas zagłady Jerozolimy w 586 roku przed naszą erą. Kler babiloński. Podporządkował Nergal-Sar-Esera swoim interesom. Król wznosił i remontował świątynie, nadawał przywileje kapłanom. Babilon słabł, narastał kryzys i inflacja. Ceny wzrosły o 50%. W 556 roku przed naszą erą Nergal-Sar-Eser powrócił z nieudanej kampanii w Azji Mniejszej. Jedynej, jaką podjął w ciągu czterech lat panowania i zaraz zmarł. Królem Babilonu został jego syn Labashi Marduk. Po kilku miesiącach panowania został zgładzony przez niezadowolonych kapłanów. Na jego miejsce stan kapłański wybrał królem Nabonida. Nabonid był synem księcia Haranu i arcykapłanki świątyni Sina, Boga Księżyca. Po zdobyciu Haranu przez Nebukadnesara znalazł się na dworze babilońskim, zrobił karierę i stał się wytrawnym dyplomatą. Nabonid okazał się władcą oddanym religii. Zaniedbywał kwestie obronności i trwałości imperium. Oddawał pierwszeństwo kultowi Sina nad Marduka, chcąc wynieść go do rangi najwyższego bóstwa w państwie. Wywołało to konflikt króla ze stanem kapłańskim i społeczeństwem. Kryzys narastał, Babilon nawiedził głód, pogłębiał się krach ekonomiczny, ceny skoczyły o 200%. Medowie i Persowie zagrażali państwu, a Nabonit tracił prestiż i popularność. W 553 roku przed naszą erą, Nabonit mianował syna Belsazara regentem Babilonu. Następnie z armią pomaszerował przez Syrię na południe i podbił północno-zachodnią Arabię. Nabonid Będąc w podeszłym wieku osiadł w Oazie Tema, tam przenosząc swoją rezydencję. Oddał się religii, sztuce i literaturze. Faktyczną władzę w Babilonie sprawował Belsazar. Tymczasem na północy i wschodzie rosła potęga medów i Persów. Lidia, Egipt i Babilon zawarły przymierze obronne Przeciw Cyrusowi, królowi Persów, zjednoczonym z Medami. W 547 roku przed naszą erą Cyrus pokonał Lidię i rozpoczął wojnę z Babilonem, opanowując północno-wschodnie rejony państwa. W 539 roku przed naszą erą rozpoczęła się ofensywa Medów i Persów przeciw stolicy. W bitwie pod opis przy ujściu rzeki diali do tygrysów, Medowie i Persowie pokonali Babilończyków, sforsowali wał medyjski i zajęli Sipar. Belsazar, pokładając nadzieję w potędze systemu obronnego stolicy, schronił się za jej murami. Prorok Daniel, Opisał ostatnią noc Złotego Babilonu w piątym rozdziale księgi proroka Daniela. Zechciejmy przeczytać werset pierwszy, który brzmi następująco: Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. Z Belsazara babilon stanął nad przepaścią. Król miał sposobność poznać Boga, wiedział o obłędzie Nebukadnesara i jego nawróceniu się. Lecz on i Nabonit poświęcili się odrestaurowaniu religii babilońskiej, przywróceniu dawnych rytuałów i świętych miejsc kultu, które po swoim nawróceniu porzucił Nebukadnesar. Belsazar, podobnie jak Nimrod, obrócił swe serce przeciw Bogu. Medowie i Persowie oblegli Babilon, ale wewnątrz fortecy Belsazar, syn Nabonida, czuł się bezpiecznie. Wierzył, że Babilonu nie da się zdobyć. W beztroskim poczuciu bezpieczeństwa wyprawił wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników. Popatrzmy teraz na wersety od drugiego po czwarty. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z Domu Bożego w Jerozolimie. A król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Podczas uczty król wydał zuchwały rozkaz. Pragnął upamiętnić zwycięstwa Babilonu nad Jerozolimą, Marduka nad Jachwę. Odświeżając pamięć o dawnych zwycięstwach, chciał wykazać, że Babilon nie upadnie. Czuł, że Jahwe jest prawdziwym bogiem, ale postanowił go poniżyć i pokazać, że nic nie zrobi Babilonowi i nie ma wpływu na bieg historii. W głębi serca, znając prawdę, nie chciał jej uznać i dlatego podważał autorytet Boga. Belsazar i jego dostojnicy, ich żony i nałożnice, urągali Bogu, pijąc z jego świętych naczyń i wielbiąc bogów Babilonu. Popatrzmy teraz na werset 5. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Na sali obecny był boski strażnik. Niewidzialny spoglądał na bezczeszczenie Boga słyszał obraźliwe słowa obserwował bałwochwalcze sceny nagle jego ręka ukazała się zebranym i wypisała na ścianie pałacu napis szósty werset czytam wtedy barwa twarzy króla zmieniła się a jego myśli zaniepokoiły go stawy jego bioder rozluźniły się a jego kolana zadrżały. Zaległa cisza. Obezwładnieni lękiem biesiadnicy patrzyli na rękę wypisującą tajemnicze słowa. Twarze zbladły. Belsazara sparaliżował strach, tym większy, że uświadomił sobie, iż lżył prawdziwemu Bogu. Popatrzmy na wersety od siódmego po dziewiątych. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, haldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich, ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Nie potrafiąc odczytać tajemniczego napisu, Zwrócił się do mędrców królestwa o pomoc. Zwabieni obietnicą wielkiej nagrody, zgromadzili się mędrcy babilońscy, ale nie potrafili odczytać boskiego napisu. Popatrzmy na kolejne wersety, 10 po 12. Na skutek słów króla i jego dostojników, weszła królowa matka do sali biesiadnej. I odezwawszy się, królowa matka tak rzekła: Królu, żyj na wieki, niech cię nie trworzą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego Ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość jak mądrość bogów. Król Nebukadnesar, twój ojciec, ustanowił Go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, Haldejczykami i astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. Wtedy królowa matka przypomniała sobie Daniela. Nie była obecna na uczcie i nie brała udziału w wyszydzaniu Boga. Weszła do sali biesiadnej. Posiadając wiedzę na temat wydarzeń z czasów Nebukadnesara, poradziła Belsazarowi, aby wezwał Daniela. W piątym rozdziale, od wersetu trzynastego, czytamy następujące słowa. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: Czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król, mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie. I że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję, i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Belsazar posłuchał królowej matki, wezwał proroka i poprosił o odczytanie napisu, obiecując, że zostanie odziany w purpurę szatę królów, uhonorowany złotym łańcuchem i wywyższony do rangi najważniejszej osoby w królestwie, po Nabonidzie i Belsazarze. Posłuchajmy, co dalej jest zapisane: od wersetu 17 po 24. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla. Twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojeństwo Twojemu Ojcu Nebukadnesarowi. A przed wielkością, której On mu udzielił, Wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego, i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło, i jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad Królestwem ludzkim i ustanawia nad nim. Kogo chce. Ale ty, jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś, lecz przeciwko panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni. A ty i Twoi dostojnicy, Twoje żony i Twoje nałożnice, piliście z nich wino. I wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, ani nie słyszą, i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest Twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie Twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez Niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. Daniel wiedział, że panowanie Belsazara dobiegło końca i nie potrzebował zaszczytów od władcy, który drwił z Boga. Stanął przed Belsazarem jako sługa najwyższego, aby objawić królowi zapowiedź klęski. Wyjaśnił powód pojawienia się napisu na ścianie przypomniał doświadczenia Nebukadnesara mówił o Bożym wyroku jaki spadł na niego z powodu jego pychy o jego pokucie i nawróceniu się przedstawił Belsazarowi jego winy i stracone okazje uczczenia Boga Belsazar, chociaż znał doświadczenia Nebukadnezara, świadomie odrzucił sposobność poznania Boga i pojednania z nim, aż w końcu go wyszydził. Od wersetu 25 czytamy: A oto napis, który został wypisany: Mene, mene tekel uparsin. A taki jest wykład tego słowa: mene. Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, Twoje królestwo, będzie podzielone i oddane medom i persom. Daniel przystąpił do odczytania napisu. Ręka, która go wypisała, znikła, ale cztery wyrazy jaśniały na ścianie. Zapowiadając wyrok na Babilon i Belsazara. Słowa mene, mene, tekel, uparsin można było usłyszeć na targu babilońskim, gdy sprzedawca przedstawiał towar. Mene to mina, czyli 600 gramów. Tekel to sykiel, czyli 10 gramów. Uparsin. To półminy, czyli 300 gramów. Belsazar był zaznajomiony z tym handlowym językiem. Źródła historyczne podają, że królowie babilońscy zawierali transakcje handlowe. Gdy Daniel odczytał poszczególne słowa, dla Belsazara stało się jasne, że odnoszą się do remanentu i zamknięcia jego interesu. Daniel poszedł dalej, sięgając do etymologii słów. Mene wywodzi się z rdzenia liczyć, wyznaczać, określać. Rdzeń słowa mene odnosi się także do babilońskiego bóstwa przeznaczenia, mani. Boży wyrok porównuje Belsazara do kupca, którego interes przygotowany do likwidacji jest w trakcie remanentu, a przeznaczenie zawisło nad jego głową. Tekel wywodzi się z rdzenia ważyć. Belsazar został zważony na wadze i znaleziony na wadze za lekkim. Ważenie kojarzy się także z sądem. Na starożytnym Bliskim Wschodzie i w Biblii, ważenie odnoszono do sądu Bożego. Egipskie reliefy przedstawiają Anubisa prowadzącego zmarłych na sądzie ostatecznym do wagi, na której ważono ich serca. Nawet obecnie waga łączona jest z sądem. Temida, symbolizująca wymiar sprawiedliwości, ma zasłonięte oczy: w jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej wagę. Belsazar pojął że nadszedł jego sąd i potępienie. Uparsin wywodzi się z rdzenia łamać, rozdzierać. W języku hebrajskim orzeł bielik nazywa się Peres, bo rozrywa swoje ofiary. Król został porównany do rozdartej ofiary. W boskim napisie słowo Uparsin występuje w liczbie mnogiej, co wskazuje na mnogość najeźdźców Medów i Persów. Belsazar domyślił się, że jego królestwo dobiegło końca rozdarte przez Medów i Persów. Boski wyrok przeniknięty jest ideą końca. Mene policzony oznacza koniec towaru. Tekel zważony wskazuje brak. Uparsin, podzielony, zawiera ideę rozpadu. Od wersetu 29 czytamy. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Belsazar król haldejski. Gdy Daniel wyjaśnił napis, Belsazar odział go w purpurę, uhonorował złotym łańcuchem i ogłosił trzecią, najważniejszą po sobie i na Bonidzie osobą w królestwie. Gdy król i jego goście pili wino z naczyń poświęconych Jahwe, czcząc bóstwa Babilonu, wojska Cyrusa i Dariusza Meda Korytem Eufratu weszły do miasta. Wdarły się do pałacu. Belsazar zginął, a razem z nim jego dostojnicy. Biblijna relacja o upadku Babilonu jest potwierdzona przez starożytne dokumenty. W kronice Nabonida czytamy W miesiącu Tashritu, gdy Cyrus wydał armii Akadu bitwę pod opis. Na brzegu Tygrysu Akatowie wycofali się. Cyrus obrabował i pozabijał ludzi. 14 dnia Sippar został wzięty bez walki. Nabonid uciekł. 16 dnia Ugbaru, namiestnik Gutium i armia Cyrusa bez walki wkroczyli do Babilonu. Wtedy wrócił Nabonid i został pojmany. Do końca miesiąca, uzbrojeni w tarcze Gutejowie, otaczali bramy Esangilii, lecz ani w tej, ani w innych świątyniach obrzędy nie zostały przerwane. Trzeciego dnia miesiąca Arachsamna Cyrus przybył do Babilonu. Ulice wypełniły się na jego powitanie. W mieście zapanował pokój, a Cyrus. Pozdrawiał wszystkich jego mieszkańców. Walec Cyrusa tak opisuje zajęcie Babilonu przez Cyrusa. Marduk rozglądał się po wszystkich krajach. Wypatrywał i szukał króla sprawiedliwego według życzenia serca swego. Aby ująć jego ręce, Cyrusa. Króla Anshan wymienił nazwiskiem, do władania wszechświata ogłosił imię Jego. Marduk, wielki Pan, opiekun swoich ludzi, spojrzał radośnie na zbożne czyny Jego i na sprawiedliwe serce polecił mu udać się do Babilonu, swego miasta, a drogą go prowadząc jako przyjaciel i towarzysz. Kroczył u jego boku. Jego wojska, których krocie jak wody, rzeki nie są znane, opasane w zbroje, kroczyły u jego boku. Bez walki, bez bitwy, dał mu wkroczyć do Babilonu, swego miasta. Uchronił Babilon przed niedolą. Nabonida, bezbożnego króla, oddał w jego ręce wszyscy mieszkańcy Babilonu. Cały kraj Sumeru i Akadu, magnaci i namiestnicy do stóp jego się kłaniali, całowali nogi jego, radowali się jego królowaniem, jaśniało ich oblicze. Gdy belsazar schronił się za murami miasta, Cyrus zastanawiał się, jak zdobyć tak niedostępną fortecę jak Babilon. Było ono przygotowane do oblężenia, zgromadziło żywność na wiele lat i mogło być bronione przez około 500 tysięcy mieszkańców. Grecki dziejopisarz Herodot z V wieku przed naszą erą opisał, w jaki sposób Cyrus zdobył Babilon. Cyrus ustawił całe swe wojsko, jednych u wpadu rzeki do miasta, Innych znowu w tyle miasta, w punkcie, gdzie rzeka z miasta wypływa. I przykazał wojsku, żeby z chwilą, gdy zobaczą, że łożysko rzeki da się przejść, w tym miejscu weszli do miasta. Skoro ich tak ustawił i wydał takie zlecenia, oddalił się sam z niezdatną do boju częścią wojska. Przybywszy nad jezioro, wprowadził rzekę kanałem do Jeziora, które właściwie było bagnem i sprawił przez to, że stare łożysko rzeki, której woda opadła, stało się możliwe do przejścia. Gdy to nastąpiło i rzeka na tyle opadła, że mniej więcej do połowy biodra mężczyźnie, Persowie, których w tym celu ustawiono przy łożysku Eufratu, Wdarli się z tej strony do Babilonu. Z powodu wielkości miasta najdalsze jego części były już w ręku wroga. A Babilonczycy mieszkający w środku nic o tym nie wiedzieli, lecz ponieważ obchodzono u nich święto, tańczyli w tym czasie i zabawiali się, aż wreszcie i to nazbyt dokładnie o tym się dowiedzieli. I tak Babilon wtedy po raz pierwszy zdobyto. Ksenofont, dziejopisarz grecki, z przełomu V-IV wieku przed naszą erą, wspomina, że Cyrus zdobył Babilon, gdy w mieście trwał festyn. Ucztę Belsazara, która uśpiła czujność obrońców Babilonu, przepowiedział wiek wcześniej prorok Jeremiasz. Popatrzmy na księgę proroka Jeremiasza. Tam 51 rozdział od wersetu 54 po 57. Krzyk. Słychać z Babilonu i wieść o wielkim zniszczeniu ziemi haldejskiej. Gdyż Pan niszczy Babilon i usuwa z niego wielki gwar. Choćby ich fale huczały jak potężne wody i rozlegał się hałaśliwy ich głos. Gdyż pustoszyciel przybył do Babilonu. I jego bohaterowie zostali wzięci do niewoli, ich łuki złamane. Pan jest bowiem Bogiem odpłaty. On rzetelnie odpłaca. I teraz upiję jego książąt i jego mędrców, i jego namiestników, i urzędników, i jego bohaterów. I zasną snem wiecznym, i już się nie obudzą, mówi. Król, jego imię pan zastępów. Księga Daniela, Jeremiasz, kronika Nabonida, walec Cyrusa, Herodot i Ksenofont podają, że Babilon padł, gdy w mieście trwała zabawa. Belsazar został zabity, a Nabonid, który pośpieszył mu na pomoc, dostał się w ręce Cyrusa. Cyrus zmienił bieg Eufratu, co umożliwiło Medom i Persom wejście do miasta korytem rzeki. W czasach perskich stolicą wschodu stało się Persepolis. W 482 roku przed naszą erą Babilon zbuntował się przeciw Persji. Kserkses stłumił bunt. I aby zapobiec przyszłym dążeniom do niepodległości, zburzył jego pałace, świątynie i fortyfikacje. Aleksander Wielki chciał uczynić Babilon stolicą swego imperium, ale przedwczesna śmierć pokrzyżowała jego plany. Po śmierci Aleksandra, w 323 roku przed naszą erą, Babilon znalazł się w granicach hellenistycznego królestwa Seleucydów. Gdy w 300 roku przed naszą erą Seleukos Nikator 80 km na północ wybudował nową stolicę Seleucję, Babilon zaczął wyraźnie gasnąć. Potem przechodził w ręce Rzymian. Partów, aż w czasach chrześcijańskich został zupełnie opuszczony. Przez następne stulecia służył jako kamieniołom. Z jego cegieł wybudowano wiele okolicznych miast i wiosek, a rząd iracki wzniósł wielką zaporę na Eufracie. Dlaczego Babilon przeminął? Podczas najazdów babilońskich na Judeę. Cztery razy deportowano Judejczyków do Babilonu. Stało się to podczas trzech ataków na Jerozolimę w 605, 598, 586 roku przed naszą erą i dodatkowo w 581 roku przed naszą erą. Żydzi przesiedleni do Babilonii wywierali religijny wpływ na okoliczną ludność. Również Nebukadnezar przeżył doświadczenia, które w końcu doprowadziły go do uznania prawdziwego Boga. Miał kontakt z Danielem i jego przyjaciółmi. Po wydarzeniach na równinie Dura i po swoim nawróceniu się wydał państwowe dekrety wywyższające Jahwe. Wszystkie te wydarzenia były znane jego następcom i dworowi babilońskiemu. Babilon miał wiele możliwości poznania Boga. Boża opatrzność dała babilonowi panowanie nad starożytnym wschodem po to, aby jego władcy zaprowadzili na świecie sprawiedliwość i dobroć. Jednak w końcu Babilon Odrzucił prawdziwego Boga i jego wartości, wybierając bałwochwalstwo i zło. Boże działania celem uratowania Babilonu zostały zniweczone, a tym samym jego los został przesądzony. Popatrzmy na księgę proka Jeremiasza i tam werset dziewiąty, w którym jest zapisane: Leczyliśmy Babilon. Ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. Proszę zwrócić uwagę na te słowa: Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę nas powiadomić, a my wyślemy mailem. Na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Oferujemy literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie, jeśli znajdziecie coś dla siebie interesującego, zamówcie, a otrzymacie pocztą. Dzisiaj polecam bezpłatne broszury. Poznajmy się o historii, doktrynie i organizacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Dziesięć Bożych Przykazań, o treści, znaczeniu i zmianach dokonanych w dekalogu. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.